Witam Was serdecznie, moi kochani, na kanale Kasia Tarot. To będzie czytanie dla naszych wodników na miesiąc październik 2023. I co my dzisiaj będziemy czytać? Wyłożę karty na Waszą ogólną energię na październik 2023. Zobaczymy, co u Was, jeżeli chodzi o pracę i finanse. Miłość oczywiście musi być. I na końcu zobaczymy poradę. Zobaczmy tą całą historię. Zobaczmy Waszą historię na miesiąc październik. Karty mi wyskakują, nie chcą się tasować. Wodniki. Siedem mieczy, sprawiedliwość i wieża. Słuchajcie, no dużo rzeczy się dzieje. Tutaj ktoś może został oszukany, tu może coś się wydarzyło. Ktoś, komu nie ufacie, jakaś fałszywa osoba, fałszywa sprawa, kłamstwa, oszustwa, złodziejstwa i tak dalej. I tu mogą być sprawy sądowe z kimś. Także niektóre wodniki mogą się sądzić z kimś. Mamy tutaj sprawiedliwość i wieżę. Tu może ktoś się będzie sądził z Wami. Mamy wieżę, tutaj coś się wydarzy, jeżeli chodzi o sprawy legalne. Tak trochę Was może zaszokować. Coś tutaj się rozwali, tutaj coś może wyjść na jaw. Tutaj może wyjść na jaw coś, ktoś Was oszukał i trzeba będzie iść do sądu z tą osobą. Ktoś Wam nie zapłacił pieniędzy, trzeba będzie iść do sądu z tą osobą. Karma wraca. Zobaczmy bliżej, o co tutaj chodzi. To jest osoba, która mogła Was oszukać. To jest osoba, która Was w coś mogła wkręcić. Rycerz buław. Nie wiem, kto to jest dla Was. Pamiętajcie, to jest ogólne czekanie. Nie będzie ze wszystkimi rezonowało. Jeżeli to jest Wasza historia, to jest Wasza historia. Jeżeli nie, to nic na siłę. To jest na razie ogólna energia. Oszusta. Mamy tutaj oszusta. Coś związanego z domem, z pieniędzmi, z finansami, z domem rodzinnym i zaczynanie coś na nowo. Tu jest jakiś oszust, tu jest jakieś coś, może ktoś w rodzinie, może kłócicie się, jeżeli chodzi o rodzinę, to jest jakieś złodziejstwo, oszustwo i tak dalej. Wy będziecie się zastanawiać. Wy będziecie, ktoś, ja tutaj widzę znaki ogniste. Mi się wydaje, że ktoś może spod znaku ognistego, ktoś was coś robił, tutaj jest, tu się przejechaliście na kimś. Idą wiadomości, bardzo dużo wiadomości idzie, dowiecie się od kogoś może z przeszłości, od przyjaciela, że ta osoba jest fałszywa. Tu coś się wydarzyło, was coś zaszokuje, dowiecie się coś na temat może osoby, którą już długo znaliście, że to jest oszust, kłamca, ktoś tutaj was coś wrobił. Nie wiem, nie wiem. Co się dalej wydarzy? Idą wiadomości. Wy będziecie się zastanawiać, czy iść do sądu, czy nie. Jak załatwić tą sprawę? Tutaj jest coś związanego z kłamstwami i oszustwami. Ktoś tutaj was przyjechał, ktoś was może coś na coś nakręcił. Nie wiem, czy tu są straty, jeżeli chodzi o dom, ale tu jest jakieś, tutaj wyjdzie coś na jaw, tu wyjdą kłamstwa na jaw. To jest coś związanego z przeszłością, z osobą, którą już długo znaliście może, komu może ufaliście. Tutaj wyjdzie coś na jaw, może wy posprawdzacie, może wy się dowiadujecie, jakieś plotki mogą iść w waszą stronę, możecie się podowiadywać. Ktoś może was poinformować, może ktoś, jakiś przyjaciel w przyszłości. I to jest ta wieża. Ta wieża wam rozwali świat i zdanie na temat tej osoby, o której ufaliście. Także uważajcie, wodniki, tu jest ktoś, tu jest coś, na kim możecie się przejechać w miesiącu październiku. Tutaj coś wyjdzie na jaw. Może jakieś kłamstwa wyjdą na jaw, jakieś oszustwa i kłamstwa. Może nawet coś z pieniędzmi, coś było związanego z domem. Może ktoś z rodziny, może członek rodziny, może nawet własny syn, bo widziałam gdzieś, tu jest młodsza osoba. Także ta osoba, wy moglibyście się przejechać na tej osobie. Zobaczmy, co jeżeli chodzi o pracę i finanse.
dla wodników na miesiąc październik. Może być, trzeba będzie się trochę poduczyć. No, praca, finanse, wyprzecie do przodu. Super karty. Znowu wodniki, wy możecie się bardzo dołować, jeżeli chodzi o pracę i finanse. Robicie, działacie świetnie, tu są podpisane kontrakty, musicie się poduczyć czegoś, żeby dostać kontrakt. Podszkolić się, pobyć samemu, może pracujecie sami. Jeżeli pracujecie sami, jesteście niezależnymi pracownikami, przecie do przodu, chcecie osiągnąć sukces, nie boicie się, jesteście niezależni finansowo, ok. Tutaj większych pieniędzy nie widzę, ale widzę was działających, idących do przodu. Ktoś może was tutaj z wami podpisać kontrakt, ktoś może z wami chcieć współpracować, bo w ogóle moglibyście dostać kontrakt z kimś. Jest podpisywanie, tutaj mamy kochanków. Ja widzę tutaj was dużo uczących się, studiujących, pracujących, w sensie pogłębianie wiedzy na temat pracy. I wy jesteście tutaj niezależni. Wodniki. Niezależni, przepraszam za mój język polski. Wy będziecie ok. Wasza ciężka praca da wam niezależność. Super karty. Jedyna karta, która tutaj jest, to mamy 8 mieczy. I ta karta mówi o tym, ta to karta, mówi o tym, że możecie po prostu się zacząć dołować. Mimo tego, że działacie, pogłębiacie wiedzę, ja tutaj widzę was bardzo pracujących, odnosicie sukcesy, jesteście niezależni finansowo. Tutaj mogą być momenty, że po prostu wy będziecie wątpić w siebie, w to, co macie, w to, co robicie. Nie róbcie tego, bo naprawdę macie piękne karty. Jesteście niezależnymi, mądrymi osobami. Macie taką werwę, żeby iść do przodu. Nie boicie się iść w ogóle do przodu. Jedyne będziecie mieć tutaj, tak jakbyście się sami blokowali przed czymś. Niektórzy mogą popaść w depresję, może z przepracowania, może nie wiecie dalej, co macie myśleć i tak dalej, gdzie iść, w którą stronę iść. Możecie mieć trochę wątpliwości i wątpić w siebie. Nie róbcie tego, bo jesteście na bardzo dobrej drodze, działacie, tu jest, może nawet robicie to, co kochacie robić. Ja widzę was tu pięknych. No, piękna lady w ogrodzie tutaj idzie sobie, jest niezależna, wszystko zapracowała na to sama, bez niczyjej pomocy. Wy się uczycie dalej. Dla mnie to jest taka karta mądrości człowieka, który dąży, żeby pogłębić własną wiedzę na jakiś temat. Ale ja was tutaj widzę, że wy macie taką tendencję może do dołowania siebie, do niewidzenia tego, nie jesteście w stanie zauważyć tego, ile już dokonaliście, wodniki. Także przestańcie się dołować, bo macie piękne karty. Zobaczmy, jak finansowo. Finansowo tu może być również... ja tutaj widzę może nie bardzo finansowo, jeżeli chodzi o sprawy finansowe i zawodowe. Ja was tutaj widzę bardziej, wy się zmieniacie, wy idziecie do przodu, wy potraficie ocenić swoją pracę obiektywnie i jak się zachowujecie i co robicie. Także fair, jesteście super pracownikami, jeżeli pracujecie dla kogoś, ale macie te takie momenty zwątpienia. I może nawet bardzo często macie te momenty zwątpienia i będziecie mieć w październiku. Nie róbcie tego, bo to wszystko jest tylko w waszej głowie. Rzeczywistość jest trochę inna i wy dążycie do przodu. Także możecie nawet podróżować do pracy. Może ktoś tutaj musi gdzieś podpisać jakiś kontrakt i wyjechać gdzieś, bo mamy również rydwan, także może będziecie musieli się gdzieś przemieszczać gdzieś dalej. Także tu są podróże, nowe kontrakty, jesteście niezależni, ale tu może tak was obleczyć trochę strach. Zwątpienie. Także nie róbcie tego, wszystko jest ok. Macie wystarczającą ilość wiedzy, jesteście mądrzy, potraficie ocenić obiektywnie swoją pracę i siebie, także karty są ok. Nie wpadajcie w żadne stany depresyjne, kochani. Co jeszcze? Co jeszcze? No, zaczynamy z miłością. Jaka tu jest wiadomość?
Mask. Ktoś tu będzie nosił maskę, ale zobaczymy. Życie miłosne wodników na miesiąc październik. No, zwątpienie. Może to wy jesteście osobami, które nie chcą pokazać waszej prawdziwej twarzy. Nie chcecie pokazać waszych prawdziwych uczuć do kogoś. Chowacie się pod maską. Udajecie kogoś, kim nie jesteście, jeżeli chodzi o związki, sprawy związkowe. Ja tutaj widzę, że tu jest decyzja, wahacie się, macie dylemat jakiś. Mamy page'a buław. Komuś może nie dajecie szansy. Komuś z przeszłości, może chcecie zacząć. Słuchajcie, ogólnie mi się wydaje, że macie jakiś dylemat. Chcielibyście zacząć coś na nowo, macie pasję do kogoś, ale również, ja zaraz dołożę dodatkowe karty, ale ja również widzę, że wy się blokujecie. Może kogoś blokujecie. I wy chcecie zacząć na nowo coś z kimś z przeszłości, kochani. Dlaczego macie, co tutaj jest za dylemat? Jak zacząć na nowo? Pasja? Jesteście ok, jeżeli jesteście singlami, jesteście ok. Ok, jesteście szczęśliwi. Jest tutaj, pojawił się król pentakli. To jest osoba, która ma ułożona. Facet ułożony, ma pieniądze. On się tutaj pojawił. Dlaczego macie dylemat z nim? Może brak wam stabilizacji? On przynosi stabilizację. On wam złamał serce. Wy chcecie być szczęśliwi, a ta osoba tutaj, albo ta osoba ma złamane serce. No jest tutaj ten królewicz. Macie dylemat. Może oni chcą się do was, z wami jeszcze raz skontaktować. Może nie wiecie, co macie myśleć. Wy chcecie być sami szczęśliwi. Albo jesteście sami, albo z tym królewiczem, ale ten królewicz wam złamał serce. Coś tutaj się wydarzyło. Może zdradził, może oszukał, może okłamał. I tak. Dlaczego jest tutaj page? Wy jesteście zmęczeni, tu opadki, wzloty. Wy chcecie pracy. Także jest ten dylemat. Nie wiecie, co macie wybrać. Ale wy, bo tutaj mamy maskę. Nie wiem, kto nosi maskę. Wy nie wiecie dalej. Wy się tak jak gdyby poddajecie, jeżeli chodzi o jakiś związek może z tym królewiczem tutaj. Co wy blokujecie? Tu mogła być kłótnia, tu mogła być jakaś niesprawiedliwa. Słuchajcie, tu ktoś mógł zerwać z kimś i wy po prostu nie chcecie już słyszeć o tej osobie. Tu ktoś z kim mógł się pokłócić bardzo. Wy blokujecie tą osobę, nie chcecie rozmawiać. Ta osoba was uraziła, może się pokłóciliście, może zdradziła, może się No. Wy blokujecie tą osobę, nie chcecie już mieć kontaktu z tą osobą, to się stało tak od razu. Ktoś tu chce przyjść i może przeprosić. Ktoś tu chce przyjść i zacząć od nowa. Ktoś tu chce przyjść i się skontaktować. Dlaczego mamy głupca? Wy macie dość czucia się jak zostawione psy, zamykacie rozdział, przechodzicie do następnego. Ktoś tu idzie z przeprosinami. To był ktoś z przeszłości. Oszust. Tu się pokazał już ten oszust. Słuchajcie, wy może myśleliście, że ta osoba jest fajna. To jest osoba, którą może długo znaliście. Natomiast wy chcecie zacząć życie na nowo. Macie jeszcze dylemat. Czy macie być sami i zacząć to życie na nowo, że wy jesteście ok w byciu samemu? Ten królewicz wam złamał serce. Natomiast coś tu się wydarzyło, coś się zakończyło, to nie były, może to była kłótnia. Wy po prostu się odsunęliście, koniec. Trzymajcie się z daleka. Może ta osoba was okłamała i nie była szczera z wami, dlatego mamy maskę. Może ta osoba nie pokazała wam prawdziwej twarzy.
Już drugi raz mi wychodzi 7 mieczy. Nie wiem, czy to przypadkiem jest jakoś połączone z tą ogólną energią z tych kart, których pierwsze wyciągnęłam. Natomiast tu jest, nie ufacie już tej osobie, poczuliście się zostawieni, czas zamknąć rozdział. I ta osoba, tutaj ktoś będzie chciał przeprosić, może się skontaktować, może coś miłego napisać, ale wy już tej osobie nie ufacie. Wy miło spędziliście czas z tą osobą, wy byliście z tą osobą, ale czas na zmianę. Mamy tutaj również koło fortuny i sprawiedliwość. Tak jakbyście się mieli odsunąć od tej osoby i iść do przodu. Good luck jest po waszej stronie. Idą zmiany i wszystko, co wam się wydarzyło, będzie zapłacone tej osobie, bo mamy tutaj sprawiedliwość. Także karma wróci do tej osoby, sprawiedliwości stanie się zadość tej osobie, która tutaj się wydarzyła. Ja nie widzę tu zdrad. Ja widzę was tutaj jesteście we własnej energii, ale już jesteście zmęczeni po tych swoich bitwach emocjonalnych w sprawach sercowych. Wy dalej do końca nie wiecie, czy wy chcecie być tą osobą, czy nie chcecie być tą osobą, czy lepiej być samemu, czy nie. Ta osoba może będzie próbowała się skontaktować. Ja mocnej energii tej osoby nie widzę. Dla mnie tu jest jak gdyby cisza między wami. Może się komunikujecie ze sobą przez SMS-y od czasu do czasu, ale to jest tak, jakby było brak zaufania. Ktoś tutaj został naprawdę bardzo urażony. A gdzieś w dupie to mam, idę do przodu w taki sposób. Ale ten... Idę do przodu i czekacie na zmiany w swoim życiu. Ta osoba, tej osobie już nie ufacie. Tu jest brak zaufania. Tu coś się wydarzyło i tu jest brak zaufania i wy blokujecie tą osobę. Taka krótka historia. Ale zobaczymy intencje waszej osoby. Pomyślcie o tej osobie i zobaczmy, jakie są intencje tej osoby w stosunku do was. Piję poranną kawę. Poranną kawę bardzo mocną, mielona kawa. Nie przepadam za rozpuszczalną. Ale zobaczmy intencje waszej osoby do was. Oni są w energii hermita, oni ciężko pracują. Może sami pracują nad sobą. Oni chcą i są wami zainteresowani i was wybrali i chcą być z wami. Ale tutaj muszą znaleźć najpierw wewnętrzny balans. Oni się skontaktują, tylko idą do was wolno. Idą do was wolno, powoli. Powoli tutaj oni idą. Dlaczego jest? Bo oni chcą się emocjonalnie również odłączyć od was. Oni chcą odejść. Oni, ten związek między wami może im trochę nie służył również i się emocjonalnie chcą wycofać. Pracują, bardziej może są skupieni na pracy, tutaj chcą odnieść sukcesy, jeżeli chodzi o tą pracę. Oni patrzą do przodu, oni mają już jakiś plan, jeżeli chodzi o ich życie i chcą iść do przodu, chcą coś osiągnąć. Jeżeli chodzi o ten emocjonalny balans, to oni jeszcze do końca też nie wiedzą. Oni nie wiedzą, co mają wybrać, oni nie wiedzą, czy dobrze zrobili, oni nie wiedzą, jak się zachować, co robić. Także oni będą szli do was, słuchajcie, wodniki, z kimkolwiek byście przestali rozmawiać albo tutaj był jakiś konflikt z wami. Oni chcą emocjonalnie się wycofali, ale no i pracują się, może wrzucili się w wir pracy, skupiają się na czymś innym, ale mają jeszcze zamieszanie takie emocjonalne w sobie. I wiecie, co wam powiem? Oni i tak będą szli w waszą stronę, może z przeprosinami, może z jakimś SMS-em, oni będą chcieli się jeszcze z wami skontaktować. I ja bym powiedziała tak, środek, koniec października, oni powinni się z wami skontaktować i tutaj powinien być kontakt między wami. Ponieważ to jest czytanie ogólne, nie mogę położyć więcej kart z zapytaniami, jeżeli chodzi na miłość, bo to jest czytanie ogólne, także nie będzie rezonowało z wszystkimi. Ogólnie mówiąc, jest osoba, z którą mogliście stracić kontakt, bo nie ufacie tej osoby, ona was mogła urazić, tutaj się coś wydarzyło, coś, co mogło was zaszokować, nieprzyjemne sprawy, kłótnia, tam była nawet karta, gdzie mogła dojść do rękoczynu,
jakaś awantura. Ta osoba chce, nie chce wracać, tylko chce się skontaktować, może chce porozmawiać, bo ta osoba też próbuje się emocjonalnie wycofać z tego związku. Porada dla wodników na miesiąc październik. Porada dla wodników na miesiąc październik. No i znowu ten rycerz pentakli. No i idzie powoli jakiś dżolo do was. Cztery puchary. Wy tęsknicie za nim, ale ja widzę was tutaj, wy będziecie się skupiać na pracy. Macie się skupić na pracy. No jest ta tęsknota, jest ta nuda, jest takie poczucie się, że wszystko jest do dupy. Trochę zdołowanie takie, powiem wam. Ale to jest ze względu, z powodu tego rycerza pentakli, który jest bardzo wolny. I wiecie co, ja mam takie wrażenie, że wy po prostu czujecie się bardzo zawiedzeni, że ta osoba, którą kochaliście, to ona po prostu nie działa tak, jak powinna. Oni są za wolni, oni po prostu nawet nie potrafią do was napisać jakiegoś SMS-a i wy tak czekacie i tak sobie myślicie, czy ja mam dalej być zainteresowany tą osobą, czy nie. Także wy się skupicie na pracy nad sobą, na własnej pracy, nad czymkolwiek, bo tutaj będziecie odnosili sukcesy i tak, już w pracy i finansach tam wychodziło, wy się rzucicie w tej wir pracy, wy możecie być nawet takimi pracownikami, mi, wybierz mnie, ja chcę to zrobić, ja chcę tamto zrobić. Także praca jest, no jest trochę emocjonalnie, będziecie zdołowani z tego, znudzeni, to mi nie podoba się, to mi nie podoba się, będziecie czekać na tego rycerza pentakli, który idzie powoli, on się pojawi, ale on idzie powoli, może za powoli dla was idzie i wy może tracicie cierpliwość, to nie jest to. Nie jest to, może ja już tego nie czuję, co kiedyś czułam. Także wy się skupicie na pracy w tym październiku, będziecie pracować albo nad sobą, albo ogólnie będzie praca. Także porada jest taka, skupcie się na pracy, żeby po prostu z tymi uczuciami już się za bardzo nie dołować. Ten rycerz pentakli, no powolny Jolo, to może być ktoś z podziemskiego znaku, ja widziałam ziemskie znaki, także Jolo jest, tylko trochę powolny. Ostatnia karta dla wodnika, co nam tarot chce powiedzieć? Wszystko w domu ok. Wszystko będzie, skup się na domu rodzinnym. Tu może być coś dla niektórych wodników, niektóre wodniki mogą otrzymać pieniądze, jeżeli chodzi o dom. Pieniądze takie, których się nie spodziewaliście. Jeżeli skupcie się na domu w tym miesiącu, w październiku, po prostu to jest najważniejsze. Na razie wasza stabilizacja finansowa, materialna, wasz dom, wasza rodzina. Na tym się skupcie się w miesiącu, w październiku. To jest 10, wszystko jest dobrze, ale skupcie się na tym po prostu. Na finansach, w swoim domu, jak organizujecie ten dom i tak dalej. I to jest na miesiąc październik, karta na miesiąc październik. Także to tyle, kochane wodniki. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Nie wiem, co to tam z tego pierwszego rozłożenia, ta ogólna, tutaj możecie się zawieść kimś, ktoś tutaj może was robić w bambuko, tu będą sprawy z jakimś oszustem, kłamczuchem i tak dalej. Ale reszta kart super. Wy nie widzę wielkiej miłości, widzę czekanie na tego powolnego rycerza pentakli. Ale mi się wydaje, że wy już tracicie cierpliwość i wy chcecie zacząć na nowo i może żyć na razie, pobyć same. I tyle. Pozdrawiam was serdecznie, wodniki. Miłego października wam życzę. Buziaki, papa. Pa.